Witam Was, moi kochani. Zapraszam bardzo serdecznie na vloga. Dawno ich już nie nagrywałem i wracam do tej jakże sympatycznej formy. Po pierwsze dlatego, że temat publicystyczny, a po drugie zdradzę Wam, że dzisiaj nagrywaliśmy piłkarski quiz pod napięciem. Jak wiecie, tam rażeni są uczestnicy prądem i tak się składa, że ja byłem uczestnikiem i zostałem tak rażony prądem, że naprawdę to nie było 220 V, tylko naprawdę jakaś no bardzo mocna dawka, że aż musiał po programie, co prawda, interweniować dyplomowany ratownik medyczny. Więc tak no, byłem w pewnym takim oszołomieniu i nie wiem, jakbym tutaj reagował, a tak sobie spokojnie poruszę kwestię Garetha Bale'a. Zobaczcie, wraca temat. Koledzy z szatni Realu Madryt nazywają go oczywiście między sobą Marsjaninem, jakoś to tak wypłynęło z racji jego osobności, tak? Też dystansu do kolegów, braków językowych, z tego powodu, że wyobrażacie sobie dziwaka, który telefon smartfona wykorzystuje wyłącznie jako telefon, żeby gdzieś do kogoś zadzwonić, a nie żeby, jak my przecież wszyscy, tweetować, przeglądać, facebookować i tak dalej, i tak dalej. Otóż wyobraźcie sobie, wraca saga, odejdzie z Realu Madryt, czy nie odejdzie, a jak odejdzie, to do Chin, czy gdzieś w Europie znajdzie się klub, który udźwignie jego olbrzymią pensję, to jest po odliczeniu podatków tych hiszpańskich 17 milionów euro. I jeśli to wszystko się wydarzy, to czy już teraz w styczniu, czy może dopiero w czerwcu, ale najwyraźniej drogi Garetha Bale'a i Realu Madryt się ostatecznie rozchodzą, jak w tym memie, gdzie jest taki zjazd z autostrady. I teraz zobaczcie, głośnego wywiadu udzielił Gareth Bale Daily Telegraph, który na całym naszym piłkarskim świecie wywołał zainteresowanie tym, że Gareth Bale zadeklarował, że tak naprawdę dziś interesuje go tylko golf, tak, co już od jakiegoś czasu wiedzieliśmy. Powiedział w tym wywiadzie, że właściwie piłka nożna na tym najwyższym poziomie przestała mu sprawiać tyle satysfakcji, ile dawała mu, gdy był jeszcze dzieciakiem wchodzącym do wielkiego futbolu, do wielkiego świata. Więc troszkę wyznał, że jest zblazowany. Natomiast na Wielkiej Brytanii ten wywiad się odbił olbrzymim echem, bo Walijczyk zdradził, że na 99% nie ma pojęcia, o co chodzi w Brexicie, co to w ogóle jest, i dodał, że nie ma nawet pojęcia, kto jest obecnie premierem Wielkiej Brytanii. Powiedział, że go to zupełnie nie obchodzi, nie interesuje. Za to może powiedzieć, kto jest numerem jeden w golfie, i to jest jakby to, co go teraz skręci i śledzi. I słuchajcie, z jednej strony zupełnie szczęśliwy człowiek, tak? Brytyjczyk, który nie wie, znaczy weźcie, znajdźcie tych, którzy wiedzą, o co chodzi w Brexicie. O co chodzi, może wiadomo, ale jak to się rozwinie, no to po prostu jest farsa to, co tam się dzieje. Natomiast, że też znalazł się ktoś, kto absolutnie się impregnował i nie wie nawet, kto jest premierem Wielkiej Brytanii. Nie, z jednej strony Gareth Bale jest tylko piłkarzem, czy musi wiedzieć takie rzeczy, z drugiej strony, że też to nie przeniknęło. No słuchajcie, wy wiecie, kto jest premierem waszego kraju, naszej Rzeczpospolitej? No, nie wiem, jakby się trzeba było starać, żeby tego nie wiedzieć. A jeszcze tam przecież ich premier po prostu no, bez przerwy są z nim jakieś cyrki, tak? I z tym, co się dzieje w parlamencie. I to oburzenie, ale słuchajcie, najśmieszniejsze jest to, że jak czytam angielskie dzienniki, to tam jeszcze właśnie oburzenie nie tyle dotyczy Garetha Bale'a, że nie wie, kto jest premierem, ile, że dziennikarz przeprowadzający ten wywiad z nim, dziennikarz Daily Telegraph, go uświadomił, że tym premierem jest Boris Johnson. I tutaj gigantyczny hejt spadł na tego dziennikarza. Co
on zrobił. Że to jest tak, jak powiedzieć dziecku, że święty Mikołaj nie istnieje, tak? Czy jak gdzieś go tam porównano do węża w raju, który skusił Ewę tym jabłkiem wiedzy. Zobaczcie, jaki znalazłem zabawny komentarz z kolei chyba w Guardianie, tak? Dziennikarka pisze, że Gareth Bale był prawdopodobnie ostatnim w swoim rodzaju naszym kung fu pandą, jedynym nieświadomym ocalały z Banterpocalypse, bo oni wszystko to, co się dzieje wokół Brexitu, no te no cyrki, tak nazywają Banterpocalypse, czyli na nasze przekładając Bekalipso, tak? No po prostu to jest już tak śmieszne, że po prostu czarny humor, że tylko śmiać się i płakać. Czyli jest jedynym nieświadomym ocalałem z Banterpocalypse, który zachował niewinność w przeciwieństwie do reszty cywilizacji brytyjskiej, kiedy Boris Johnson objął urząd. Był ostatnim Mohikaninem. Kimś, kogo można porównać tylko do takich historycznych postaci jak King Kong, Wall-E, Mistrz Jedi, Vin Diesel w Kronikach Riddicka. I Gareth Bale miał prawo do tej swojej niewiedzy, miał prawo być ocalałym od nienawiści, miał prawo do swojej samotności czy też odrębności. Po prostu nie wiedział i go to nie obchodziło. Tak jak powiedział Daily Telegraph, śledzę golfa, to wszystko. Mogę powiedzieć, kto jest numerem jeden na świecie. Dzięki, może później. Wiedzieliśmy już od jego kolegów z szatni Realu Madryt, że jest marsjaninem w związku ze swym oddaleniem. Teraz dla Team UK, tak jak się nazywa też czasem Wielką Brytanię, Bale był ostatnim dorosłym bytem, który nie został skażony przez wiedzę o tym, czym się staliśmy. Tak piszą Brytyjczycy. Ale oczywiście nas bardziej interesuje jednak to jego zainteresowanie golfem, ta jasna deklaracja. Zobaczcie, że od jakiegoś czasu już wiadomo, że jakby... Właściwie Gareth Bale wygląda na takiego niespełnionego golfistę, któremu każą grać w piłkę, tak? A on i pamiętacie, jak był turniej przedsezonowy, jeszcze wtedy nie było wiadomo, czy ten Gareth Bale zostanie. Próbowano go wypchnąć na siłę do innego klubu w Europie, bo przeżywamy to déjà vu tego, co już dopiero co latem przeżywaliśmy. Zinedine Zidane nie chce Garetha Bale'a, mówi na konferencji prasowej, że najlepiej by było, gdyby już jutro go w tym klubie nie było. Po takich słowach to wiecie, jak w tym memie, jak Zidane nie odwoła swoich słów, to odchodzę z tego klubu. A co powiedział, żebym odchodził, tak? Tylko grubiej. I zobaczcie, że był ten Audi Cup, mecz z Bayernem Monachium, on został odesłany do Madrytu, miał trenować indywidualnie, a wyciekły zdjęcia, że gra w golfa. Ja akurat broniłem wtedy Garetha, bo słuchajcie, golf to jest też w zasadzie, to jest sport, tak? To jest też dobry trening. Przynajmniej zawodnik jest przez te kilka godzin na świeżym powietrzu. Przynajmniej nie siedzi w ciasnym pomieszczeniu zadymionym i nie gra, prawda, do 4 rano, jak niektórzy inni piłkarze w gry, tak? Fortnite czy CS-a, jak znani sportowcy. Więc wiedzieliśmy po prostu, że jakby kręci go golf i zobaczcie, i co chwila wybucha jakiś taki konflikt, gdzie jest Gareth Bale, okazuje wyraz, jakby dystansuje się kompletnie od klubu, od grania w Realu. Teraz leci do Londynu, spotyka się ze swoim agentem. Ciekawe, że agent nie leci do Madrytu spotkać się ze swoim gwiazdorem, piłkarzem, klientem. Znów wracają spekulacje, czy do Chin, czy może, bo zobaczcie, też są i wtedy były, że Real Madryt oferuje Garetha Bale'a Manchesterowi United w zamian w rozliczeniu za Paula Pogbę, chyba 85 milionów euro i jeszcze Gareth Bale. Już United raz takiej transakcji odmówił. Pytanie, czy to... Swoją drogą, ja uważam, że Paul Pogba musi odejść i najpewniej do Realu,
ale niech Real zapłaci ciężkie pieniądze, jak ja bym miał doradzać Manchesterowi United. Nikt mnie o taką radę nie prosi, to bym podziękował za Garetha Bale'a. No jak mówię, jest to wypalony piłkarz, mówi to otwartym tekstem i będzie zawiedziony, że nie ma w okolicy pól golfowych albo że pada mu na głowę, a on, jak on tu do dołka tą piłkę posyła. Za dużo jest piłkarzy już, a właściwie inaczej to ujmę. W Manchesterze United biedny, sterany, kiedyś wielki klub, dzisiaj po prostu jest obiektem beki i już w składzie Manchester United jest za dużo piłkarzy, właśnie za dużo osób, które zamiast na piłce nożnej i swoim zawodzie koncentrują się na czymś innym, a piłka nożna jest takim trochę dodatkiem tylko do tego, na przykład, że są instagramerami, tak? I na tym polega właśnie problem tego klubu. Ale chcę powiedzieć, że zdumiewa mnie co innego już od paru lat. Gareth Bale, po prostu facet, który jest galaktycznym piłkarzem, który spełnił marzenie. Nie chcę już powiedzieć nawet, że większości dzieciaków na tym świecie, ale i dorosłych facetów, tak? A może nawet i 99% piłkarzy na świecie, żeby zostać na tyle dobrym zawodnikiem, żeby was kupił Real Madryt. Kto dzisiaj by odmówił transferu do Realu? No dzisiaj oczywiście nawet przy tych kłopotach wiemy, może by się paru takich znalazło, ale generalnie no ci z Barcelony, tak, wychowankowie La Masii, no Leo Messi, ale tak naprawdę jak wielu piłkarzy dziś na świecie odmówiłoby Realowi Madryt, a on spełnił to marzenie niespełnialne milionów ludzi na świecie i rzuca focha raz za razem i się tutaj i po prostu woli iść grać w golfa niż być piłkarzem, grać w białej koszulce. No po prostu nie mieści mi się to w głowie, a raczej jest to po prostu jakieś już głębokie wypalenie i zrażenie się do swojego klubu. I zastanawiam, gdzie to się i kiedy popsuło. Kiedy w piłkarzu właśnie to dziecięce podejście do piłki wygasa. Kiedy rozmawiałem z Ronaldinho, on powiedział, że on jak gra w piłkę, oczywiście on już ma 40, tak, no oczywiście on zawsze traktował piłka nożna, nigdy nie była najważniejsza dla niego, a raczej była równie ważna jak zabawa, jak styl życia, bo jedno było potrzebne jemu tak samo jak drugie w tym samym wymiarze, ale on mówi, dzisiaj kiedy gram w piłkę, to jestem dokładnie tym 7-letnim dzieciakiem, który się cieszy, drybluje ze swoim psem, zakłada kanały, robi triki i tak dalej, i tak dalej. A Gareth Bale mówi, że nie ma już w nim tej dziecięcej radości z futbolu. Może za dużo zapłaciliśmy, już zalaliśmy ich kasą po prostu, jak w tym, pamiętacie tego w Kaczorze Donaldzie wujaszka, który miał ten sejf i po prostu zasypujemy piłkarzy, dajemy im za dużo, nasycamy ich zbyt szybko bogactwem, że po prostu nam się blazują. Tak trochę to widzę. I zastanawiając się, kiedy to się stało, zobaczcie, Gareth Bale jako dzieciak, 16-letni, zadebiutował w Premier League w barwach Southampton. Przez moment był nawet najmłodszym debiutantem w dziejach. Potem Theo Walcott go wyprzedził, jak pamiętacie. Potem był jeszcze nastolatkiem, kiedy 10 milionów funtów wyłożył za niego do Tottenham. To wtedy jeszcze były na tamte warunki. To były spore pieniądze. Dzisiaj oczywiście na nikim nie robi wrażenia, ale to powiedzmy tak jak dzisiaj, nie wiem, 30-40 milionów, tak to oddając. Pamiętacie potem chyba cały czas, nie, ile? Miał 21 lat, jak strzelił tego hat-tricka w Lidze Mistrzów Interowi Mediolan. Pamiętam, że to był jeden z najwybitniejszych występów zawodnika w Lidze Mistrzów, no taki porównywalny z tymi 4 golami lewego, tak? Oczywiście to było więcej, to był półfinał, Real Madryt i tak dalej, ale to było jedno. I wybitny występ jednego zawodnika i hat-trick taki, który się pamiętało. Transfer do Realu Madryt, przebicie Cristiano Ronaldo, który kosztował Gareth Bale, tak? Tam podawano różne sumy, no ale wiemy, że powyżej 100 milionów euro. I zobaczcie, 6 lat w Realu i takie wypalenie. Ja akurat
patrzę na to, bo my w tym samym czasie zmienialiśmy barwy klubowe. Ja po 12 latach gry dla jednego klubu przeszedłem do przeglądu sportowego Ionetu, to był 2013 rok i on też wtedy dokładnie, on w czerwcu, ja w sierpniu, więc i zobaczcie, wytrzymaliśmy, no on cały czas jeszcze gra w tych barwach, tak? Ja też jeszcze, no ale jak długo, tak? Już w przeglądzie nie pracuję, naczelnym czy tam dyrektorem nie jestem, tak? A Gareth dociągnie prawdopodobnie tylko do stycznia. Chcę tylko powiedzieć, no ja z innych powodów, tak? Nie mówimy tutaj o wypaleniu. Chcę tylko powiedzieć, że też na to patrzyłem, co przez te 6 lat, zobaczcie jak, ile razy on się tam okazywał bohaterem. Jedno co prawda tylko Mistrzostwo Hiszpanii, ale 4 razy wygrana Liga Mistrzów i w 2 przypadkach możemy powiedzieć, że był bohaterem finału, tak? Bo wtedy, jak pamiętacie, w 2014 roku z Atletico Madryt decima, tak? Odzyskana, zdobyta i gol Garetha Bale'a w dogrywce na 2-1, po 1-1, gol, który potem uruchomił tą katastrofę, skończyło się 4-1 dla Realu. Powiedzmy, że tutaj cały team, Sergio Ramos też, tak? Potem z kolei pamiętny finał w Kijowie z Liverpoolem, pamiętacie, 1-1, Gareth, przewrotka, przecież chyba się umówimy, najpiękniejszy gol, jaki padł w finałach Ligi Mistrzów. I gol na 2-1, gol na 3-1, piłkarz meczu. Więc gdzie to się wszystko popsuło? Gdzieś w tym następnym sezonie, 4. Wygrana Liga Mistrzów. Przy okazji, mówimy tu o piłce nożnej, wielu zarzuca Garethowi Bale'owi, że Walia jest dla niego ważniejsza niż Real. To ostatnio powiedział Predrag Mijatović, że u niego Walia, golf i dopiero później Real Madrid. Czy może nawet golf, Walia, Real Madrid. To, że kadra większa od klubu, pewnie część z Was powie, tak powinno być. Najpierw drużyna narodowa i tu herb na piersi, dopiero potem emblemat klubowy, no ale tam mu płacą. Z drugiej strony, słuchajcie, no przez te 6 lat strzelił 100 goli dla Realu Madryt i bardziej mam wrażenie siedzi w nim, bo wielu mówi, są takie opinie, że źle się zaczęło dziać, mrok na te relacje zapadł po finale w Cardiff, gdzie Zidane złamał serce Garethowi Bale'owi, bo to był w jego rodzinnym mieście, gigantyczny baner, byłem tam wtedy, robiłem ten mecz, tak, byłem na tym finale. I gigantyczny, na najwyższym budynku, w których za dużo tam nie ma, ale jak już był największy, to z niego właśnie baner Gareth Bale, a Zidane nie wystawił go w pierwszym składzie. Pamiętam, że byliśmy wtedy w jego pubie, w jego, piliśmy piwo, Bale Ale, tak, Garetha Bale'a. No i w ogóle Walia, Cardiff, Gareth, tak, a on na ławce, tak. Ale też pamiętajmy, to był ten finał z Juventusem, przecież w kolejnym finale właśnie został bohaterem. I dopiero później od powrotu Zidana tak naprawdę coś się popsuło. Pamiętacie te słowa w Stanach Zjednoczonych na tournée, że najlepiej, żeby Bale odszedł następnego dnia. Zobaczcie, Zidane to ostatni trener, który coś takiego wydawałoby się, że mógłby powiedzieć o piłkarzu ze swojej drużyny. Tak, tak poprawny politycznie, tak też jako były piłkarz, znający szatnie, tak z taką zawsze, no jednak albo nic nie mówił już, albo raczej z sympatią o swoich zawodnikach, raczej budujący, a tutaj Zidane destroyer, tak? Zidane psujący relacje. Tak? Wydawałoby się, że po tym już, po takich słowach Gareth nie zagra już ani minuty w barwach Realu, ale no, nie było gdzie odejść. Tak? Pamiętacie, że wtedy, wtedy był ten klub Jiangsu Suning, tak? Teraz się mówi o Shanghai Shenhua, ale wtedy był właśnie Jiangsu Suning, no bo w Europie po pierwsze kontuzjogenność Garetha Bale'a, a po drugie no jednak ta olbrzymia pensja za 30-latka no troszeczkę odstraszała, umówmy się, było parę klubów, więc tam próbowali, a to może to PSG go wcisnąć, a najlepiej w zamian wyciągnąć
Neymara albo jeszcze lepiej Kiliana Mbappe. No słuchajcie, nie dał się nikt na to nabrać, nawet United. Mówiło się o powrocie do Tottenhamu, ale patrząc na wstrzemięźliwość transferową, już ja to widzę, tak? Żeby ktoś tam w Tottenhamie miał płacić taką pensję Garethowi Bale'owi. I fair ze strony Zidana było to, że powiedział, no skoro już został, tak, nie odszedł, no to będę go traktował jak każdego innego piłkarza, dostanie ode mnie normalnie szansę i rzeczywiście te szanse dostawał, zwłaszcza na początku sezonu i wydawało się, że jakoś to będzie funkcjonować, tak, że te relacje są możliwe. Pamiętacie, tam była w pierwszym meczu chyba asysta z Celtą Vigo, potem Gareth zdobył dwie bramki z Villarreal, a potem znów kontuzje go dopadły, nie zagrał w 5 meczach, ale co gorsza, pojechał na zgrupowanie Walii, co mu jest wypominane, i tam doznał kontuzji, że właśnie miał uraz niewyleczony i nie powinien jechać na kadrę i ryzykować. Pojechał, zaryzykował i wrócił z kontuzją. W ogóle to była taka dziwna sytuacja, że Zidane nie mówił, nie chciał powiedzieć na treningu, dlaczego na konferencjach, ustosunkować się do tej sytuacji, powiedzieć, dlaczego nie trenuje, czy jest jakiś uraz. Klub nie wydawał żadnych komunikatów. Dlaczego? Bo Gareth poprosił, a raczej zażądał, bo ma do tego prawo, nie wiedziałem o tym, ale hiszpańskie media ujawniły nie stan zdrowia Garetha Bale'a, tylko że on zabronił klubowi udzielać informacji o swoich kontuzjach, przekazywać tych informacji, raportów medycznych, opinii publicznej. Okazuje się, że w Unii Europejskiej obowiązuje prawo mówiące, że informacje o stanie zdrowia pracownika nie mogą być przekazywane bez jego zgody. I w sumie racja, tak? Chcielibyście, żeby ktoś na przykład publicznie powiedział, że wy chorujecie i na co chorujecie? Ja bym nie chciał, tak? Nagle komunikat idzie, powiedzmy, wirtualne media, a Michał Pol ma katar i jest przeziębiony, 3 dni zwolnienia. No. Pół biedy jak, tylko taka choroba. Są różne choroby, prawda? Ja w ogóle muszę wam powiedzieć, że nie chorowałem nie byłem na zwolnieniu lekarskim od, nie wiem, 20 paru lat, co tam najwyżej, jakiś katar czasem zapiecz coś. No ale ma takie prawo i z tego korzystał. Akurat w przypadku sportowców wydawałoby się, jest oczywiste, klub informuje, no nie, ma tam coś naderwał, coś. Ale już miał dość Gareth, w ogóle on jest z delikatnej konstrukcji psychicznej, nie życzył sobie, bo ileż tych jego kontuzji, uraz łydek, tak? 30 parę przez te 6 lat i tak dalej, i tak dalej. Może już po prostu nie chciał, żeby epatować opinii publicznej tymi informacjami. No ale później, no skoro kontuzjowany i tak dalej, no to teraz z kolei Marka, AS, tak, pisały o tym, że się obraził, jakby już zdecydował, że nie, jednak pozostanie w Madrycie było błędem i ma już dosyć tego wszystkiego, gdy go nie powołano do kadry na mecz Ligi Mistrzów z Club Brugge, tego remisu 2-2, gdzie Real zremisował 2-2, no bo Zidane dostał ze swojego sztabu medycznego raport taki, żeby nie ryzykować zdrowia i kolejnego urazu właśnie Garetha Bale'a i Jamesa Rodriguez'a, który jakby przeszedł na tym do porządku dziennego. Natomiast Marka pisze, cytat, Bale myślał jednak, że został przez Zidana ukarany za to, że pojechał na ten mecz reprezentacji i nie mógł już tego znieść. Poprosił swojego agenta Jonathana Barnetta, aby ten szukał możliwości odejścia z Santiago Bernabeu w styczniowym oknie transferowym. Walijczyk nie czuje się traktowany tak, jak powinien. No, więc z jednej strony on mówi o wypaleniu, tak, że już nie chce grać, a dwa, jak ma okazję zostać i wyskoczyć na pole golfowe, bo go nie zabierają do Brugge, to nagle się czuje źle traktowany. Więc o co tutaj chodzi? Zobaczcie, co na ten temat mówi Predrag Mijatović. Cytowałem go już, ale on powiedział, on właśnie zarzucił, że priorytety Bale'a wyglądają tak, że najpierw Walia, potem golf jednak, a dopiero potem Real Madryt.
I mówi Predrag Mijatowicz, facet, który też strzelał gola i dawał Realowi zwycięstwo w finale Ligi Mistrzów. Myślę, że Bale jest bardzo szczególnym typem faceta. Nie znam go osobiście, ale z tego, co słyszę, wydaje się specyficzną osobą. Wydaje się być trochę dziwny. No i tutaj trudno się z Predragiem nie zgodzić. Predrag pisze, czy też mówi tak. Mieć kogoś takiego w klubie, który, jak mówię, nie jest zintegrowany i ma inne, ważniejsze sprawy niż jego własny zespół i własny klub. Pierwsza rzecz, o której myśli, to Walia, potem golf, potem Real Madrid. Nie rozmawiałem z nim, ale tak to wygląda. Nigdy nie wiadomo, czy będzie w stanie, czy możesz na niego liczyć. Czy jest zmotywowany, czy nie doznał jakiejś kontuzji. Real chciał go sprzedać latem, ale nie mogli znaleźć rozwiązania. Trzeba podjąć decyzję, ale od czego zacząć? Teraz nie wiesz, z kim porozmawiać, a do tego on ma jeszcze 3 lata umowy i to komplikuje sprawy, no bo on chcecie mnie zwolnić z kontraktu, wypchnąć gdzieś, oddać, wypłaćcie całość. A jeśli gdzieś ma iść, no to przecież nie za mniejsze pieniądze niż miałby dostać przez te 3 lata. Mijatowicz mówi tak, lepiej pozwolić mu odejść za darmo i zaoszczędzić na jego zarobkach. Czyli to, co nie wyszło wtedy właśnie z tym chińskim klubem. Bale myślał, że po prostu Real rozwiąże z nim kontrakt. Tam dostanie te 50 milionów chyba za sezon, tak? No ale Real nie chciał tego zrobić za darmo. A Mijatowicz tutaj doradza, że najlepiej dać mu odejść za darmo i po prostu zaoszczędzić na jego zarobkach, a też dodaje, że najlepiej dać mu odejść, rozwiązać to wszystko już w styczniu, nie czekać do czerwca. No to ktoś go tam zapytał, no dobra, ale wiadomo, on też jugol, jak to jugol, też nie był takim, też się łatwo obrażał, był taki porywczy i tak dalej. Mówią mu, no dobra, ale jakbyś zareagował, gdyby twój trener wtedy w Realu czy z jakiejś innej drużyny, gdyby powiedział o tobie to samo, co Zidane o Bale'u, gdybyś usłyszał od własnego trenera, że lepiej by było, gdybyś opuścił klub już kolejnego dnia. I Mijatowicz tutaj mówi, no wtedy jak słyszysz coś takiego, to jeśli zostajesz, tak, zostajesz, ciężko pracujesz i walczyć, żeby znów być tym samym zawodnikiem, którym kiedyś byłeś, za którego zapłacili te 100 baniek, tak? Ale wydaje się, że on nie chce tego robić, patrząc na liczby. Myślę, że Bale był opłacalnym wzmocnieniem, ale jeśli zawodnik, który otrzymuje wynagrodzenie, nie ma motywacji, lepiej pozwolić mu odejść za darmo i oszczędzić na jego zarobkach. No i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, chyba dla mnie przedziwny przypadek Garetha Bale'a, Galactico, który tym Galactico być nie chce, który jest golfistą, któremu nie dają grać w piłkę. Trochę mi się przypomniało, jak Michael Jordan skończył karierę koszykarską, żeby zostać bejsbolistą, ale po chwili zorientował się, że to jednak nie to i wrócił znowu do koszykówki i znów został mistrzem NBA. Nie jest to do końca ta sama sytuacja. Tu chyba już jest syndrom po prostu wypalenia. 30 lat od 16 roku życia to jest najwyższy światowy poziom. Więc po prostu cieszmy się Garethem Bale'em, bo już za chwilę odejdzie do Chin, nie będziemy go oglądać, a jeśli już, to tylko na polach golfowych. Dzięki za wszystkie łapki w górze, jeśli zdecydujecie się przyznać takowe za tego vloga i za wszystkie suby. Do zobaczenia wkrótce, będzie vlogów więcej, bo to jest też przecież przyjemna forma, a od niej zaczął się ten kanał, więc od czasu do czasu nie gniewajcie się, powlogujemy.